Jesteśmy w budynku na ulicy Mielenckiego 4A i tutaj jest ośrodek rehabilitacji społecznej i zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Mamy osoby z bardzo dużymi trudnościami w samodzielnym funkcjonowaniu. Tutaj bardzo duże wsparcie terapeutyczne, praca nad samodzielnością, taką życiową, takimi podstawami, które gwarantują względnie samodzielne funkcjonowanie, niejednokrotnie przy bardzo dużym wsparciu terapeutycznym. Drugą jednostką jest warsztat terapii zajęciowej. Tutaj uczestnicy mają już postawione troszeczkę wyżej zadania. Rozwijamy ich w zakresie zarówno aktywności społecznej, jak i również przygotowujemy do być może w przyszłości podjęcia pracy zawodowej. Prowadzony jest system praktyk takich zewnętrznych. Terapeuta właśnie wynajduje miejsca, które są chętne przyjąć naszych podopiecznych na takie próbne praktyki, które pozwalają im zapoznać się z możliwościami również pracy na otwartym rynku pracy. Wsparcie rehabilitacyjne, terapeutyczne, artyterapia to są te kierunki, które również w warsztacie terapii zajęciowej rozwijamy, a które przynoszą bardzo fajne, wymierne korzyści dla naszych podopiecznych. Trzecią jednostką, o której wspomniałam, jest Zakład Aktywności Zawodowej. To jest jednostka dedykowana osobom najwyżej funkcjonującym. Tutaj poprzeczka jest już rzeczywiście wysoko postawiona, bo jest to miejsce pracy dla osób niepełnosprawnych. To są takie elementy, które nam wyszły na pierwszy plan rehabilitacji osoby z niepełnosprawnością jakieś 4-5 lat temu, kiedy zaczęliśmy wprowadzać takie projekty, które są realizowane na rzecz osoby z niepełnosprawnością, ale też na rzecz jej rodziny. My jesteśmy, ze względu na bardzo duże doświadczenie, jesteśmy w stanie bardzo dobrze określić te potrzeby i znamy sposoby terapii, znamy sposoby pracy, żeby modyfikować pewne zachowania, które do tej pory były normalne, a które osób funkcjonujących w normalnym społeczeństwie są nieakceptowalne. Świat nie jest dostosowany do osób z niepełnosprawnością i nigdy nie będzie. A żeby osoba z niepełnosprawnością była akceptowana i żeby ta inkluzja była realizowana w 100% albo przynajmniej w takiej ilości, jaka jest to możliwa, to niestety osoba z niepełnosprawnością musi funkcjonować w świecie ludzi zdrowych. Co oznacza, że musi przestrzegać tych samych zasad, ma te same prawa, więc pewne zachowania i pewne reakcje są nieakceptowalne. Jeśli osoba będzie agresywna, jeśli będzie niegrzeczna albo nie będzie potrafiła poprosić o pomoc, to ona nie będzie akceptowana. W związku z czym to jest taki duży obszar pracy, żeby osoby z niepełnosprawnością zrozumiały, że one mają swoje miejsce, ale mają tak samo prawa i obowiązki. Dziś dzieje się tak, że kiedy osoba z niepełnosprawnością traci tego opiekuna faktycznego, jedyną właściwie drogą jest dom pomocy społecznej, a ze względów formalnych wtedy nie może już uczestniczyć ani w warsztacie terapii zajęciowej, ani w środowiskowym domu samopomocy, ani nie może pracować w ZAZ-ie. I tu byśmy bardzo chcieli móc utrzymać te efekty terapii, te codzienne, bo to nie jest fajnie, jak człowieka się wyrywa z jego środowiska naturalnego, gdzie funkcjonował, gdzie ma przyjaciół, gdzie ma swoje miejsce, które jest mu znane, które jest takie oswojone. To nie znaczy, że niepotrzebne są nowe wyzwania, oczywiście, że są, ale nie można zmieniać wszystkiego na raz. Oczywiście.